witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Śladami Miluny. I wiem, że możecie mnie mało słyszeć, bo jesteśmy na plaży. Tam mamy morze. Jak możecie zauważyć, Luna jest teraz w kocyczku, bo właśnie pływała w morzu chwileczkę, ale jest troszkę mokra. Jeszcze tam ma smyczkę podczepioną i teraz możecie ją tutaj zobaczyć. Wcześniej pływała, ale to Wam dopiero zaraz puszczę. I przepraszam, że Wam w ogóle zapomniałam we wczorajszym Holi vlogu dodać tego oprowadzania po sklepie zoologicznym. W ogóle mi wyleciało z głowy. Ale w tym filmiku jeszcze na koniec Wam się postaram puścić. Nie wiem, czy konkretnie na koniec. Jeszcze dzisiaj do tego Holi vloga planuję nagrać tester właśnie tych przysmaków Alpha Spirit. A teraz mamy godzinę, już Wam mówię którą, 13:37. My już jesteśmy jakieś 4 godziny na plaży i się też trochę kąpaliśmy w morzu, Luna też. No i teraz będziemy siedzieć, jeszcze będziemy jedli obiad. No i tak chciałam się po prostu z Wami przywitać, bo nie wiem, czy później będę miała czas, a tak to sobie zmontuję filmik i po prostu resztę filmiku będzie muzyka, no tylko w testerze bym normalnie głos dała, ale teraz to właśnie odezwę się do Was później. I teraz puszczę Wam tą część filmiku, która miała być po prostu na początku tamtego Holi vloga, tylko że zapomniałam jej dodać, więc teraz macie oprowadzanie Was po sklepie zoologicznym akwarium. Będziecie mogli zobaczyć, jak Luna sobie pływała w morzu.
U nas już jest następny dzień, u was to jest parę sekund, ale po prostu wczoraj nie miałam właśnie czasu nagrać testera, więc nagrywam go dzisiaj. Ja odzywam się do Was na drugi dzień, bo wczoraj nie miałam jednak czasu nagrać testera, bo wróciliśmy dopiero późno wieczorem, chyba jakoś tak 19:00 i później jeszcze poszliśmy na loty do basenu, no i po prostu o 21:00 chyba dopiero byliśmy. No to tak to nie miałam kiedy Wam nagrać tester, a dzisiaj jest 7:20 i to są te przysmaki, których nagrywamy. Tester to są to przysmaki Alpha Spirit o smaku kaczki i to są takie treningowe. Ja już dużo Wam mówiłam, że nagram tester, więc nie mogłam go nie nagrać. Tutaj ma skład. Skład jest bardzo dobry. Mają one 50 gram. Moje pieski jeszcze nigdy nie jadły tych, ale jadły takie też z Alpha Spirit i myślę, że to jest coś podobnego, tylko że w takiej jakby tubce, która jest na dole trochę przezroczysta, ale tam było 35 gram, to są chyba troszkę większe granulki i jest też ich więcej. I taka paczuszka kosztuje 3,50, no czasami może kosztować 3,60, to różnie. Ja już chciałam bardzo, bardzo długo nagrać tego tester, ale pomyślałam, że wezmę to na wakacje. I teraz właśnie damy Lunię. Ja już odcięłam róg paczki przysmaków. Na razie nie widać w środku ich. Wysypię sobie kilka na rękę. Tak jak one wyglądają. To są takie po prostu kwadraciki. Alpha Spirit też ma taką karmę, ale jak ja bym ją kupiła na przykład takie pół kilo, to by mi służyło jaka przysmaki. Teraz damy Luncie. Lunka na razie pomachała, ale może będzie chciała zjeść. I Luna jednak je tego przysmaka. Ale jeszcze się chyba do końca nie rozbudziła. Byliśmy na porannym siku, ale nic nie chciała ten. I teraz udaje, że zakopuje tego przysmaka. Bo ona tak właśnie robi. Tak się zastanawia, czy zakopać, czy może jednak zjeść. Przerzuciła sobie w inne miejsce. Cię nie chcesz? Zjeść sobie? No jak widzicie, to ona nie chce jeść więcej. Dobrze, schowała za kurtło. No, te przysmaki wyglądają tak, są takie półmiękkie. No, i myślałam, że Lunia od razu zasmakuje, ale też jesteśmy już w innym miejscu i ona jeszcze do końca się do tego nie przyzwyczaiła. A wtedy, jak mieliśmy te w tubce, to od razu szamały. No, ale Luna nie chciała tego zjeść, więc chowam tutaj, żeby nie obeschła. I najwyżej spróbuję jej dać później. Ona sobie w ogóle już zeszła z łóżka. No więc tak jakby tester nieudany, ale wiem, że Lunia to by smakowało, tylko normalnie jakbyśmy byli na przykład w domu, no bo ona bardzo lubi takie przysmaki. Ja już się będę z Wami żegnała i jeśli podobał Wam się ten holy vlog, to oczywiście możecie zostawić łapki w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdybyście zasubskrybowali nasz kanał, no i wtedy byście byli ze wszystkimi naszymi filmami na bieżąco. No teraz nie wiem, ile jeszcze będzie filmików z wakacji. No, wczoraj się nie pojawił film z wakacji, no ale tak codziennie to ich raczej nie będzie. Może będą co 2 dni. No, właśnie tak to nie wiem, kiedy będzie następny, ale raczej w najbliższym czasie. No i my się z Wami żegnamy, także do zobaczenia, cześć!